Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. 1 maja 2004 roku, około roku po referendum w 2003 roku, Polska weszła do Unii Europejskiej. Tak wyglądała okładka dziennika Fakt pod tytułem Matka Europejka. 15 lat temu byłam matką Polką, byłam rozwódką z trójką dzieci. To był trudny czas. Wspomina Joanna Przetalkiewicz, bizneswoman, była partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka. Ona może sobie wspominać, drodzy Państwo, bo na pewno od swojego męża dostała dosyć dużo pieniędzy na to, żeby być bizneswoman, czyli kapitał na start. Jak mówił Janusz Lewandowski, pierwszy milion trzeba ukraść. 15 lat Polski w Unii Europejskiej, tutaj twarze. Duda, Komorowski, Kwaśniewski. Drodzy Państwo, ja to sobie wydrukowałem na drukarce, bo nie chciałem kupować oryginalnej gazety, po to, żeby nie wzbogacać niemieckiej spółki handlowej, która tą gazetę wydaje. W czasie okupacji hitlerowskiej wszystkie gazety były w Polsce niemieckie. Dzisiaj taka sytuacja też jest. Niemieckie i żydowskie. Czyli jesteśmy jeszcze w gorszej sytuacji niż za Hitlera, bo polskie gazety, drodzy Państwo, w ogóle nie istnieją. Pytanie dla wszystkich, którzy chwalą Unię Europejską. Dlaczego niemiecka spółka Verlagshuppe Passau wykupiła na własność 20 dzienników regionalnych? Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Głos Wielkopolski, Gazeta Wrocławska, Polska Metropolia Warszawska, Ekspres Bydgoski, Nowości, Dziennik Toruński, Ekspres Ilustrowany, Kurier Lubelski, Gazeta Pomorska, Gazeta Lubuska, Dziennik Polski, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Nowa Trybuna, Opolska, Echo Dnia, Gazeta Codzienna. Głos, Dziennik Pomorza, Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, Głos Pomorza. Regionalne dodatki telewizyjne, telemagazyn, Supertele, TV Pilot, Teleprogram, Moto Express, Autogiełda Wielkopolska, Jarmark, Moto Jarmark, Nasze Miasto. Spółka jest właścicielem portali ogłoszeniowych Gratka.pl, Motofakty.pl, Nasze Miasto.pl, Strefa Biznesu.pl, Strona Kobiet.pl, Strefa Agio.pl, Telemagazyn.pl, Gold24.pl, Sportowy24.pl, eBudownictwo.pl, cogdziekiedy.pl, langwa.pl, posiada 6 drukarni. Spółka jest własną, ma własną agencję informacyjną, Agencja Informacyjna Polska Press. Po co Niemcom wszystkie gazety regionalne w Polsce, stacje telewizyjne i też, drodzy Państwo, stacje radiowe, których tutaj nie będę wymieniał, a ten materiał jest z Wikipedii, gdzie możecie sobie wpisać spółka Polska Press przez 2S. Bilans przynależności do Unii Europejskiej, drodzy Państwo, jutro będziemy świętować szczególną rocznicę. 15 lat temu, 1 maja 2004, Polska wstąpiła do, stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, otóż Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, ale niepełnoprawnym. Dopiero po 7 latach Polacy nabyli prawo legalnej pracy w Niemczech i w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, też z poślizgiem. Rolnicy do dzisiaj nie mają równych praw w dopłatach rolniczych, a przecież równe prawa polegają przede wszystkim na dostępie do pieniędzy. Jeżeli jeden zarabia więcej, a drugi zarabia mniej, tak? Jeżeli jeden dostaje więcej, a drugi dostaje mniej, to nie można mówić o jakichkolwiek równych prawach. I wcale mi nie chodzi tylko i wyłącznie o dopłaty dla jednego sektora rolniczego. Sektor rolniczy dużo stracił na Unii Europejskiej, a jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co stracił, to zapraszam na stronę agrounia.pl albo na Facebooku Agrounia. I teraz Unia daje miliardy. Mocny komentarz Ziemkiewicza. Polacy, ogarnijcie się. Jak można być tak naiwnym?
Rafał Ziemkiewicz w ostrych słowach zareagował na wypowiedź Leszka Millera, który twierdzi, że Unia Europejska dała Polsce miliardy euro. Nic nie dostaliśmy. Ten rachunek, jak każdy, ma dwie strony, stwierdził publicysta do Rzeczy. Przecież widać te pieniądze na naszych ulicach, na placach, w szkołach, fabrykach. Wielkopolska, z której startuje, otrzymała 8 miliardów euro, mówi były premier Leszek Miller w rozmowie z Radiem Z. Z tą wypowiedzią nie zgodził się Rafał Ziemkiewicz, który podkreślił, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Nic nie dostaliśmy. Ten rachunek, jak każdy inny, ma dwie strony. Na drugiej jest całkowite otwarcie rynku, rezygnacja z własnego przemysłu i innowacyjności, utrata kontroli nad majątkiem, emigracja zdolności. Można twierdzić, że się opłaciło, ale dostaliśmy to tekst dla debili, napisał na Twitterze. Ziemkiewicz zaznaczył, że Unia Europejska niczego nie dała za darmo, a fundusze unijne można porównać do kredytów banku. Tak samo daje, jak bank ci daje. Tauzera w gotówce, jeśli weźmiesz w nim kredyt na 15 lat. Polacy, ogarnijcie się, jak można być tak naiwnym, stwierdził publicysta do Rzeczy. Drugi artykuł. Z magazynu forsar.pl. Gdyby nie masowa likwidacja przemysłu po 1989 roku, dzisiaj zarabialibyśmy o 1/3 więcej, czyli o 30% byśmy zarabiali więcej, gdybyśmy nie zrobili tego, co Unia zrobiła u nas, czyli polikwidowała fabryki i przedsiębiorstwa, które dawały podatki, dawały zyski dla skarbu państwa. Choć deindustrializacja była procesem zachodzącym w wielu krajach rozwiniętych, to skala tego zjawiska w Polsce po 1989 była rekordowa. Gdyby nie to, zarabialibyśmy dzisiaj o 1/3 więcej, uważa profesor Andrzej Karpiński, ekonomista, współautor książki Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju. Po 1989 roku zlikwidowano 1675 zakładów przemysłowych, czyli 33% całego majątku. To europejski rekord, mówi w wywiadzie dla najnowszego tygodnika Przegląd profesor Andrzej Karpiński. Z badań profesora Karpińskiego wynika, że około 20-30% likwidacji zakładów przemysłowych po 1989 roku można uznać za obiektywnie uzasadnione. Z pozostałych 70-75% 1/3 to efekt spekulacji gruntami, a 1/4 stanowiły wrogie przyjęcia, tłumaczy badacz. Niemało rolę w procesie prywatyzacji odegrało dążenie włoskiej grupy społecznej, techników i zarządzających do szybkiego wzbogacenia się, dodaje. Zarządzających to mam na myśli rząd i służby specjalne. Transformacyjne mity. W obszarze dyskusji nad transformacją polskiego przemysłu po 1989 roku panuje wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że w czasie transformacji zlikwidowano wiele zakładów przemysłowych, które od początku swojego powstania PRL były błędnie zaprogramowane, często pod kątem przemysłu ciężkiego. Tymczasem z danych zebranych przez profesora Karpińskiego wynika, że z 1675 zakładów przemysłowych zlikwidowanych w czasie transformacji 681 zbudowano w PRL, 994 istniały jeszcze przed 1949 rokiem. Co więcej, 53% zlikwidowanych zakładów było związanych z przemysłem ciężkim, a 47% z przemysłem konsumpcyjnym. Podczas gdy Europa Zachodnia w procesie deindustrializacji likwidowała przestarzałe i nierozwojowe zakłady przemysłowe, w Polsce usunięto najnowocześniejszy wówczas przemysł elektroniczny, informatyczny, zbrojeniowy i chemiczny. Straty nie do odrobienia. Pomimo, że od 1989 roku udało się zwiększyć produkcję przemysłową 2,4 razy, to wciąż bilans transformacji przemysłowej wypada blado. Gdyby nie dopuszczono do tak masowej likwidacji już istniejących zakładów przemysłowych, wyniki te mogłyby być znacznie lepsze. Bezrobocie o około 1,5 miliona mniejsze, a zarobki o 1/3 wyższe, tłumaczy profesor Karpiński. Obecna struktura przemysłowa Polski sprawia również, że ciężko będzie nam osiągnąć postęp w innowacyjności. Nie oszukujmy się, przy takiej strukturze jak obecna nie ma szans na przełom w innowacyjności przemysłu należącego do podmiotów polskich, uważa profesor Karpiński. Zapytany o branże, w których Polska może wciąż zbudować konkurencyjną pozycję na świecie, Karpiński wskazuje 6 obszarów. Elektronika profesjonalna, sprzęt do telekomunikacji, przemysł ekologiczny, produkujący sprzęt dla ochrony środowiska, energetyka, dla ochrony środowiska jakieś kosze,
energetyka odnawialna, chemia specjalizowana i biotechnologie, służba zdrowia i aparatura medyczna oraz przemysł środków nowoczesnej edukacji i kultury, łącznie z produkcją gier komputerowych. No, gry komputerowe nie wymagają, drodzy Państwo, jakiegoś przemysłu, tylko informatyków. Prawda jest taka, że działalność takich partii jak SLD, AWS, PSL, Platformy Obywatelskiej doprowadziła w tym długim okresie czasu i należy do tego dodać jeszcze PiS, bo PiS występował pod zmienioną nazwą Porozumienie Centrum, a tam byli przedstawiciele Unii Wolności, Platformy Obywatelskiej, tych partii, które się zmieniały, zmieniały szyldy, ale ludzie zostawali ci sami, zniszczyli polską gospodarkę. I teraz o tym się na własnej skórze przekonacie, dlatego że będą wprowadzać podatek katastralny, czyli przyjdzie facet, oceni wartość waszego mieszkania, przykładowo 400 tysięcy, tak? 1% do zapłacenia, to jest 4000 zł rocznie będziecie musieli zapłacić za to, że macie mieszkanie. I drodzy Państwo, taki podatek grozi wywłaszczeniem, czyli będziecie musieli pracować po to, żeby spłacać swoje mieszkania dla rządu pod pretekstem podatku katastralnego. Ja przypuszczam, że te prezenty, upominki od PiS-u, czyli 500+, 500 zł na krowę, tych pieniędzy jeszcze krowa nie dostała, 100 zł na świniaka, 13 emerytura, wyprawka 300 zł, którą chyba jednorazowo w tym roku przyznał, nie wiadomo czy w następnym przyzna Morawiecki, to jest, drodzy Państwo, lizak przed tym, jak spadną majtki i krzyknie, a teraz będziecie płacić za to, że posiadacie swoje domy. Bo ja przypominam, 1 stycznia 2018 roku wszedł podatek za deszcz. Ja czekam, czekam i jakoś nie mogę dostać rachunku za ten deszcz. Więc mają niezły bałagan w całym kraju administracyjny z narzucaniem nowych opłat i podatków. Czyli mamy podatek za deszcz, mamy podatek VAT za to, jeżeli kupicie coś za granicą i po prostu to przyjdzie do Was pocztą. Macie podatek wprowadzony od handlu kryptowalutami. Wam nie wolno mieć firm w rajach podatkowych. To znaczy, możecie tam założyć firmę, ale musicie zameldować do urzędu podatkowego i zapłacić od tego podatek dla urzędu podatkowego w Polsce. Jak widzicie, obywatele Zachodu nie muszą meldować swoich firm w rajach podatkowych, a Wy musicie. Obywatele Zachodu mają już narzucany na siebie kaganiec podatku katastralnego, który wynosi 1, 2 czy 3% w różnych krajach europejskich, z całym wachlarzem zwolnień i ulg. Natomiast u nas jeszcze tego podatku nie ma. Ale jeżeli już wpiszecie sobie w Google, że zakończono w Polsce proces zamiany wieczystego użytkowania na własność i że zamiana wieczystego użytkowania na własność nieruchomości była robiona po to, żeby wprowadzić podatek katastralny, ci dziennikarze, którzy o tym piszą, wyraźnie sugerują, że zbliża się czas, kiedy rząd wprowadzi podatek od wartości waszych domów, działek, nieruchomości. I dlatego oni w tej chwili są tacy dla nas dobrzy z tymi podarunkami finansowymi. I z drugiej strony następne ich ruchy są związane z ustawą 447. Ta ustawa, robota spec-służb izraelskich, polskich i CIA jest po to robiona, żeby przygotować, odwrócić uwagę właśnie od tej sprawy, że macie zapłacić. Tak. Drodzy Państwo, cała masa przygotowań i tego podatku nie można w Polsce wprowadzić, dlatego że będziecie wyrzucani z domów. Wolny człowiek nie może pracować po to i oddawać swoich pieniędzy i ryzykować, że zostanie wyrzucony z domu swojego.
Do tej pory nas nie wyrzucał z domu pod pretekstem podatku Hitler, Stalin ani car, a teraz Unia Europejska chce narzucić na was obciążenie, zobowiązanie finansowe, żeby wyrzucać was z domu. Tego nie robił, powtarzam jeszcze raz, ani car, ani Stalin, ani Hitler, tylko to, z czego się cieszą ci piewcy Unii Europejskiej. Oni zrobili kasę na tym, że weszli do Unii Europejskiej, bo mieli w kraju 4 miliony bezrobotnych. Żeby 3 miliony ludzi nie wyjechało z tym bezrobociem, to musieliby wyjść na ulicę po prostu z kamieniami. Ile kosztuje 20 litrów benzyny? 120 zł? I cały Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, wszystkie sądy za 120 zł można elegancko spalić. Jeszcze jak się dorzuci drugie 120, dwa karnistry, to już będzie miód. Dlatego Kwaśniewski i ta cała banda z SLD parła do wejścia do Unii Europejskiej, bo oni przecinali balon z powietrzem, żeby Roboli wyrzucić z kraju. To Roboli wyrzucono, was wyrzucono z kraju i wyrzuca się, robi się politykę, drodzy Państwo, deportacji. To jest deportacja ekonomiczna, że się stwarza sytuację, likwiduje się przedsiębiorstwa, żeby Zachód nie miał konkurencji, zabiera się polski sektor bankowy, stwarza się przepisy uniemożliwiające produkcję i funkcjonowanie drobnego biznesu w Polsce, no i w podatek katastralny, że macie płacić od wartości swojego mieszkania. Czyli jeżeli nie zapłacicie, raz, drugi, to będzie komornik, licytacja i będziecie wyrzuceni na bruk. Tak jakbyście byli wyrzuceni z mieszkania wynajmowanego. Czyli, drodzy Państwo, zakładają podwójny system deportacji. Europa po II wojnie światowej została zajęta przez USA. I stworzono w Europie system niewolniczy. Wprowadzono podatek VAT. Podatek VAT pojawił się w Europie po II wojnie światowej. Opodatkowano ludność do 80-85%. I to w tej chwili robi się u nas. Po 89 roku tak zwanej wolności od razu homonto 23% podatek VAT za to, że cokolwiek kupicie. Historia systemu podatkowego jest prosta. Wolna Polska do 1795 roku, czyli pierwszego rozbioru, trzeciego rozbioru, to było tylko 10%. Kiedy nastąpił 10% dochodów osoby pracującej, kiedy nastąpił rozbiór Polski, okupanci, zaborcy wprowadzili 18% podatek. W 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wprowadzono 25% podatek. Po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego wprowadzono 36% podatek. Kiedy Hitler napadł na Polskę, obniżył podatki z 36% do 33%. W całej Europie było 30%, u nas 33%, dlatego że bandy napadały na posterunki niemieckiej policji, wojska, a kiedy przyszli komuniści, zrobili 50% podatek. Wprowadzili podatek dochodowy dla pracujących plus ZUS i zabrali 50% dochodu klasie robotniczej. Wszystkie demonstracje, rozruchy w Polsce, 56 rok, 68, 70, 73, 80 i 89 były robione przez służby specjalne, przez WSI, Wojskowe Służby Informacyjne, w których rodzice takich ludzi jak Cimoszewicza, Kwaśniewskiego pracowali i zawsze po tych zamieszkach, po roku, po dwóch, była podwyżka podatków. A po 89 roku poszli po całej bandzie i dali podatek VAT i akcyzę. Czyli podatki po upadku komunizmu wzrosły do tego stopnia, że ludzie nie mają dzisiaj faktycznie pieniędzy. Ale musimy dorównać Europie z wyzyskiem. Tylko różnica jest taka, że Europa ma przemysł, ma miejsca pracy, ma wyższy dochód, natomiast w Polsce tego nie ma. Ale rząd musi spłacić pożyczki, które wziął nielegalnie, bo budżet państwa zatwierdzany jest przez Sejm, a żaden Sejm w Polsce
nie przyjął żadnej pożyczki i żadnej pożyczki nie rozliczył. Czyli te pożyczki są brane nielegalnie, nie są rozliczane. Te wszystkie partie, które rządzą z PiS-em, są między sobą dogadane ze względu na system pożyczek, bo oni muszą je spłacać. A z czego mają spłacić, jak nie z podatków? Podatek katastralny, gdyby udało się im wprowadzić, to oni szacują od każdej głowy w Polsce, od każdego mieszkania, ile wezmą pieniędzy. I ja spodziewam się, że Prawo i Sprawiedliwość uderzy w nas i już w tym celu jest przygotowany hrabia Jan Zbigniew Potocki, że kiedy dojdzie do obalenia rządu przez ludzi, dlatego że zdrożeje prąd, tutaj chodzi o opłatę klimatyczną, już w tym roku powinien być 40% droższy, ale nie jest, bo obniżyli w Sejmie akcyzę w zamian za tą opłatę klimatyczną. Dlatego cena mniej więcej jest ta sama. Ale podatek katastralny będą starali się wprowadzić i to są te ruchy. A Jan Zbigniew Potocki jest po to, że gdyby doszło do obalenia rządu, który nie zebrałby, drodzy Państwo, pieniędzy z podatku katastralnego, bo nie doszłoby do zaakceptowania przez społeczeństwo, wtedy zjawia się książę na białym koniu, przywracamy drugą Rzeczypospolitą Polską, wszystkie długi w Polsce są nieważne, bo jest ciągłość państwa od 1939 roku, a te państwo, druga RP, nie brała żadnych długów, drodzy Państwo, tylko oni brali. Otóż ja chcę Wam powiedzieć, że Jan Zbigniew Potocki jest agentem obcych służb specjalnych. W żadne słowo temu człowiekowi nie wolno wierzyć. Długi polskie są zaciągnięte w City London Corporation, natomiast sami wiecie, że Kwaśniewski pracował w bankach w Wielkiej Brytanii, Gronkiewicz-Waltz pracowała w Wielkiej Brytanii, Kazimierz Marcinkiewicz pracował w Wielkiej Brytanii, Sikorski jest z Wielkiej Brytanii, Rostowski, minister finansów, był z Wielkiej Brytanii. To są właśnie pracownicy, drodzy Państwo, banków City, gdzie Polska bierze pożyczki. Jak my mamy spłacać pożyczki jakiekolwiek, jeżeli centrum pożyczkowe daje nam swoich pracowników, którzy rządzą naszym krajem? Oni siedzą na naszej kasie, robią nam manko, transakcje. My nawet nie wiemy, czy te pieniądze tu wpłynęły, kto ile ukradł z ministrów, z premierów, a mamy płacić podatkami. Za co się pytam? Za przestępstwa PiS-u, Platformy Obywatelskiej i teraz przygotowują następną osobę, Jana Zbigniewa Potockiego, który ma tutaj wjechać, że jemu ktoś podpisał kartkę i on jest prezydentem RP. No drodzy Państwo, od wojny minęło 80 lat. Nie dajmy się oszukać. Wybory w Polsce powinny odbyć się w taki sposób, żeby wyborcy mieli prawa wyborcze, a to jest możliwe tylko w jednomandatowych okręgach wyborczych bez manipulacji telewizji. I tylko taki prezydent, i tylko taki rząd, i tylko taki Sejm może być w Polsce władny rządzić tym krajem, a nie wariat Jan Zbigniew Potocki, którego akta współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa WSI przedstawił Leszek Bubel w jednym ze swoich filmów na swoim kanale. Więc jaki to jest przedwojenny prezydent, drodzy Państwo? Ja będę jeszcze o tym kiedyś mówił, ale rząd przedwojenny i na emigracji był ściśle kontrolowany przez banki City London Corporation, czyli te, z których obecny rząd w Polsce bierze podatki. Prezydent Zalewski, który podpisał dla Nowiny Sokolnickiego pełnomocnictwo, że on z kolei jest tak zwanym niby prezydentem, był masonem, czyli agentem City. Nowina Sokolnicki był agentem Służby Bezpieczeństwa, drodzy Państwo, i agentem City. Czyli jakim prezydentem jest Jan Zbigniew Potocki, jeżeli agent agentowi podpisuje, drodzy Państwo, jakieś pełnomocnictwa, a sam obecny prezydent Jan Zbigniew Potocki współpracuje ze służbami specjalnymi komunistycznymi i taki człowiek uważa się za przeciwnika systemu Jarosława Kaczyńskiego, który de facto też jest ubekiem. Jego brat był szefem, Lech Kaczyński był szefem Biura Bezpieczeństwa
Narodowego przy Wałęsie, a co robili bracia kaczyńscy przy Wałęsie. Przecież to trzeba być naprawdę niedorozwiniętym, żeby nie spojrzeć na zdjęcia sprzed 30 lat, jak oni w Stoczni Gdańskiej siedzieli. To co, służby specjalne pozwoliły Kaczyńskim siedzieć przy Lechu Wałęsie, drodzy Państwo? Czy Lech Wałęsa tak bardzo doceniał ich walory umysłowe? To są ubecy, to jest ubecja, dlatego PiS nikogo nie wsadzi z Platformy Obywatelskiej do więzienia, ani z SLD. To jest proste i oczywiste, kto komu rękę podaje. I tym prostym i optymistycznym akcentem, że właśnie dlatego, że Unia likwidowała u nas przemysł, zarabiacie o 30% mniej i wielu z Was nie ma pracy, musi jeździć po prostu na zachód, rwać ziemniaki, buraki w Niemczech. I to nie są żarty, bo wielu moich znajomych, których nie będę wymieniał z nazwiska, właśnie to, drodzy Państwo, robi. Czyli nie ma sukcesu, tylko są straty. Ale oczywiście ja nie jestem pracownikiem telewizji publicznej, nie grozi mi wyrzucenie z pracy, więc mogę Wam to powiedzieć, drodzy Państwo, tak jak mówię.